W zeszłą niedzielę 67-letnia kobieta została napadnięta w Indianapolis. Napastnicy nie zdołali odebrać jej samochodu. Kay Kyes wracała właśnie z zakupów, gdy trójka 16-letnich chłopców zapytała o drogę. Gdy ta zaczęła wyjaśniać im, gdzie mają się udać, jeden z nich wyciągnął pistolet i powiedział: daj mi kluczyki do tego vana. Babcia uderzyła ręką w pistolet i powiedziała: nie zabierzesz mi samochodu. Wtedy ten mały śmieć uderzył ją pistoletem w twarz i kobieta padła nieprzytomna na siedzenie. Na szczęście jej 13-letni sąsiad widział całe zajście i zaczął wzywać pomocy. Kay obudziła się na tylnym siedzeniu z kluczykami w ręce i złamanymi kośćmi twarzy. W wywiadzie dla Fox 59 powiedziała: wiem, że to tylko samochód, ale to jedyne co mam, więc nie miałam zamiaru im go po prostu oddać.